Witam Państwa. Chciałbym przeczytać, że zgodnie z artykułem 2, zgodnie z artykułem 2 C ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, którym jest radny Florian Mosa. Na wstępie chciałem przywitać wybranych radnych, ale jeszcze przed ślubowaniem. Pana burmistrza, przybyłych na naszą sesję przewodniczącego Rady Powiatu, pana Józefa Reszkę, oraz panią Pasieczną i panią Król. A przede wszystkim chciałem powitać mieszkańców Rumi, którzy są naszym elektoratem. Dziękuję bardzo. Pozwolicie Państwo, że teraz na siedząco. Wobec tego przystępujemy do części formalnej, czyli standardowa formuła. Otwieram pierwszą sesję Rady Miejskiej Rumi w kadencji 2018-23. I pozwolę sobie zadzwonić. I teraz otrzymałem listy obecności. Jeszcze nie ma mnie, ale ja to uzupełnię. Wobec tego na podstawie listy obecności stwierdzam, że na sali są obecni wszyscy radni. Wobec tego mamy kworum bezwzględne. Przejdziemy do następnego, do porządku obrad. Tak? Przejdziemy do porządku obrad. Ten porządek. Porządek obrad, czyli przeciw ślubowaniu rady. Tak. Ale może ten porządek, który dotyczy jakby mojej części tylko. Dobrze, czyli wszystko zrobimy w jednym kawałku. Dobrze. Wobec przejdziemy do następnego punktu. To jest ślubowanie radnych. Może na początek, tak jak Państwo siedzą, każdy z radnych może chciałby się przedstawić i coś powiedzieć o sobie. Nie chcecie Państwo się przedstawić i powiedzieć, czego oczekują od rady. Rozumiem, że to stres, ale... Wola, ale tylko ty, Mario, protestujesz. To ja się dostosuję. Nie, dziękujemy na kawę. Dobrze, wobec tego pominijmy ten punkt i przejdziemy do ślubowania. Macie Państwo w materiałach też rotę ślubowania. Nie macie Państwo? Dobrze. Tak. Wobec tego proszę o powstanie. Czytam rotę. Przeczytuję pan rotę. Tak, jak to wszystko proszę. Tak. Zgodnie z listą obecności. Tak.
I później według miejsca obecności. Tak. Nie, tak jak są, wystarczy. Dobrze. Tak jak są. Jak siedzą, tak jak siedzą, to najpierw odczytać. Po kolei. Dobrze. Czyli rota ślubowania radnego zgodnie z artykułem 23 ustawy o samorządzie gminnym. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jego mieszkańców. I teraz każdy po kolei bym prosił, żeby wyraził formułę ślubuję i może dodać tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. 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 Ślubuję. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Stwierdzam, że radni złożyli rotę ślubowania. Wobec tego jesteśmy od tej chwili pełnoprawnymi członkami Rady Miejskiej Rumi. Dziękuję. Komisja? Dobrze. I teraz zgodnie z porządkiem, którym, tak, czwartym, kolejny punkt jest, dotyczy wyboru przewodniczącego Rady, który jest wybierany bezwzględną wielkością głosów w ustawowym składzie Rady przy obecności co najmniej połowy jej składu ustawowego. Mamy 21 radnych, czyli komplet. Wobec tego większość mamy do przeprowadzenia procedury wyborów przewodniczącego Rady. Ale żeby to, jest to, tak. I teraz w związku z tym, że powołanie przewodniczącego Rady jest głosowaniem nad personalnym, nad osobą, przeprowadza się te głosowania w sposób tajny. W związku z tym musimy ze swojego składu wyłonić komisję skrutacyjną. Wobec tego proszę o kandydatury do tej komisji. Proszę. Chciałbym zgłosić do komisji skrutacyjnej panią Karolinę Rydzewską, panią Lucynę Szypułę i pana Michała Kryże. Tak, dziękuję. Czy są następne kandydatury? Nie widzę. Wobec tego spytam każdą z tych osób, może powiesz po kolei, tak? Czy wyrażają zgodę na udział w tej komisji? Zgodę. Każdy po kolei, tak? Tak. Wyrażam zgodę. Nie mówcie naraz.
Ariel, przeczytaj, jak zgłaszałeś. Pani Karolina Rydzewska. Wyrażam zgodę. Pani Lucyna Szypuła. Wyrażam zgodę. I pan Michał Kryża. Wyrażam zgodę. W związku z tym mamy wyłonioną komisję skrutacyjną. Przejdziemy dalej. Komisję, która będzie wszystkie trzy. Wszystkie? Tak. Dla wyboru przewodniczącego dla wszystkich trzech. Tak, tak. Tak. Komisja będzie powołana do trzech głosowań, to znaczy nad przewodniczącym Rady i dwóch wiceprzewodniczących. Przy czym będą to poszczególne uchwały, ale ta sama komisja skrutacyjna po prostu przeprowadzi tą procedurę. Wobec powyższego robimy przerwę, żeby się komisja... Nie, prezentacja. Komisja się ruszy. Tak, wobec tego przystąpimy do wyłonienia tak, kandydatów na przewodniczącego. Kogo? Dobrze, ale w sposób. Tak. Tak jest. Tak. W związku z tym, że komisję trzeba przyjąć przez Radę, przyjmiemy to w sposób jawny, czyli przez podniesienie ręki pani Maryjko nad każdym oddzielnie, czy nad całym składem. Wobec tego nad całym składem, kto jest za przyjęciem komisji skrutacyjnej w wyłonionym składzie? Tak, dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec tego komisja uzyskała 21 głosów. Tak. Czy ktoś się wstrzymał? Znaczy nie, czy komisja głosowała? Bo nie. Tak. Komisja głosowała. Tak. Tak. Wobec tego komisja się w tej chwili ukonstytuuje, tak? I teraz zrobimy minutkę przerwy na oddech i żeby emocje, przynajmniej moje, trochę opadły. Dziękuję. Tak? Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się. Kończymy przerwę, wobec tego prosimy komisję skrutacyjną o przedstawienie, jak się ukonstytuowała. Proszę. Komisja skrutacyjna się ukonstytuowała w składzie Karolina Rydzewska, przewodnicząca komisji, Lucyna Szypuła, członek, Michał Kryża, członek. Wobec tego chcielibyśmy przekazać informację dotyczącą samego głosowania. Każda osoba uprawniona, to znaczy radny Rady Miejskiej, jest osobą uprawnioną do tego, żeby wziąć udział w głosowaniu na przewodniczącego Rady Miejskiej. Będziemy wyczytywać nazwiska. Każdą osobę uprawnioną poprosimy o oddanie podpisu i o odbiór karty do głosowania. My chcielibyśmy się spytać przewodniczącego zebrania dzisiejszego, jacy są kandydaci. Chcielibyśmy ich poznać. Tak, przejdziemy właśnie... Nie ma jeszcze. Przepraszam, bo długo... Przejdziemy do następnego punktu, czyli kandydatów do przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Tak. Wobec tego oczekuję od państwa zgłaszania kandydatów na przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Koleżanka Maria. Tak, w imieniu klubu radnych ponad podziałami chciałam złożyć kandydaturę pana Ariela Sinickiego na przewodniczącego Rady Miejskiej Rumia. Czy od razu będę pytał, czy wyraża zgodę? Wyrażam zgodę. Dziękuję. Oczekuję kolejnych kandydatur. Nie widzę. Wobec tego zamknę tą część i przekażę głos komisji skrutacyjnej.
może. No tak. Zasady głosowania. Nie wiem, czy to się odpowiada. Przepraszam, może ktoś chciałby do kandydata parę jakieś pytania zgłosić, czy na tyle znamy, że... Proszę przeegzaminować. Macie jedyną szansę. Potem już nie będzie. Ty będziesz egzaminował. Nie widzę wobec tego. Dziękuję. Komisję proszę kontynuować. Wobec tego poprosimy według listy. Będzie komisja skrutacyjna wyczytywać nazwiskami listę radnych i wobec tego jeszcze omówmy samo głosowanie. Wobec tego mamy jednego kandydata, pana Ariela Sinickiego. Każda osoba uprawniona zaznacza kółkiem odpowiedni dla siebie wariant, tak? Czyli za, przeciw, wstrzymuje się. I wówczas taki głos uznaje się za ważny. 21 radnych decyduje bezwzględna większość, tak więc prosimy w kolejności podchodzić do urny. Za chwilę komisja skrutacyjna otworzy urnę, spojrzymy na to, czy ona jest pusta, zamkniemy urnę i wtedy przechodzimy do głosowania. Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby radni nie odchodzili z kartami pobranymi do stołu, tylko aby oddali głos przy urnie i wrzucili oddany głos. Dziękuję. Ja może jeszcze dopowiem, że jeżeli ktoś w ogóle nie dokona aktu głosowania, ten głos jest po prostu nieważny. Dziękuję. Komisja skrutacyjna otwiera urnę. Urna jest pusta. Możemy zamknąć urnę. Poproszę panią Baryłę Palczewską Lilianę. I my się odsuwamy tam dalej. Komisja, czekajcie, iść najwyżej dalej, albo wychodzimy stąd. No właśnie, lepiej. Czekajcie, czekajcie. To wyjdźcie. Nie, wyjdźcie na razie. Ja wychodzę. Wyjdźcie w Michu też. Tu. No, ale co, ty chcesz tu? Tak. Głosowanie jest tajne. Kartę do wpisu. Po tej stronie. Bardzo proszę, długopis tu. Dajemy kartę do głosowania. O, czy tutaj, czy coś. Dziękuję. Pan Barterka Piotr. Pani Bochniak Maria za chwilkę. Poprosimy panią Marię Bochniak. Pan Formela Bogdan. Pan Greenholz Henryk. Gdzie się można schować? Tutaj najpierw.
możesz się podpisać, panie Henryku. A tutaj się za ścianką chowamy. Tutaj bardzo proszę. Za ścianką można się schować. Pan Grzeszczyk Leszek. Pani Hebel Teresa. Bardzo proszę. Pani Jasińska Barbara. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę się podpisać na liście. I bardzo proszę za ściankę. Dziękuję. Pan Kaczmarek Marcin. Bardzo proszę złożyć podpis. Pan Kiersznikiewicz Leszek. Dziękuję. Bardzo proszę, panie Leszku, i bardzo bym prosiła tutaj pod dziesiątką. Pan Kryża Michał. Panie Michale, proszę podpis złożyć. Pani Ławrukaitis Beata. Proszę, Beatko, podpiszę. Pan Mosa Florian. Florianie, i proszę się podpisać na liście. Trzynastka. Tak, szczęśliwa. Szczęśliwa. Dziękuję. Pani Mrowicka Magdalena. Podpisz na liście. Nie, nie, tutaj z tej strony, bo tu jest za ścianką głosowanie. Podpisz na liście. Pani Okrój Ania. Piętnastka.
Tak. Karolina Rydzewska. Pan Sinicki Ariel. Karta do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan Socha Mateusz. Bardzo proszę, panie Mateuszu, i bardzo proszę, 18 numer. Tak, bardzo proszę, za ścianką. Dziękuję. Pani Szypoła Lucyna. Pan Urbaniak Dzienisz Tomasz. Dziękuję bardzo. I proszę podpis na liście. Najpierw podpis. I bardzo prosimy za ścianką. Pan Woźniak Krzysztof zamyka ten peleton. Tutaj podpis i karta do głosowania. Karta do głosowania i bardzo proszę za ściankę. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 20, to znaczy wydaliśmy 21 kart. W tej chwili komisja skrutacyjna uda się do pokoju przewodniczącego policzyć głosy. Do tego czasu mają państwo wolny czas. Przerwę ogłaszam. Poprosimy komisję o sprawozdanie z wyników wyborów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu tajnym na przewodniczącego Rady Miejskiej wzięło udział w głosowaniu 21 radnych, głosów ważnych oddano 21. Za wyborem na przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Ariela Sinickiego głosowało 19 radnych, przeciw był jeden radny, wstrzymało się od głosów jeden radny. W związku z powyższym komisja skrutacyjna stwierdza, iż w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi wybrany został radny Ariel Sinicki. Komisja skrutacyjna oddaje głos w celu procedowania. Wobec powyższego dziękuję komisji skrutacyjnej. Zostaję na swoich stanowiskach do dyspozycji przewodniczącego. No to dobrze. Niech wrócą do swoich. Tak, wobec tego, w związku z tym, że komisja skrutacyjna skończyła swoją pracę, wszyscy z państwa mają przed sobą projekt uchwały na druku numer 1 z autopoprawką. Proszę go poszukać.
tak? Znaleźli państwo. Wobec tego jestem zobowiązany ją państwu przedstawić. Jest to projekt na druku numer 1 z autopoprawką w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Na podstawie artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2018, pozycja 994, z późniejszymi zmianami Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Rada stwierdza, iż w wyniku tajnego głosowania bezwzględną większością głosów przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi wybrany został radny Ariel Sinicki. Należy to wpisać tutaj. Tak? Protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania celem wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący obrad zostanie dopisany potem, czyli ja. I uzasadnienie oczywiście. Mamy uzasadnienie do tego. Pani Marylko, do jedynki jest uzasadnienie, czy nie? Czyli protokół jest jednocześnie uzasadnieniem, tak? Czy mam? O, tu mamy. Dobrze. Czyli w związku z rozpoczęciem nowej, ósmej kadencji Rady Miejskiej w oparciu o przepis artykułu 19 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw 2018, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy ze swojego grona dokonuje wyboru przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. I z ulgą państwu komunikuję, że na tym moja rola się kończy. Dziękuję bardzo i oddaję mikrofon przewodniczącemu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaufanie. Postaram się z całych sił tego zaufania nie zawieść i obiecuję dalszą pracę na rzecz i chwałę naszego miasta i jego mieszkańców. Przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Jest to punkt 5. Ślubowanie burmistrza miasta Rumia, Michała Pasiecznego. Zapraszam, panie burmistrzu, tutaj na środek. I oddaję panu głos. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu panu burmistrzowi. A państwa wszystkich proszę bardzo o powstanie. Szanowni państwo, witam bardzo serdecznie. Obejmując urząd burmistrza gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. Bardzo proszę o zajęcie miejsca. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Rumi, chciałem bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować już oficjalnie po ślubowaniu za ogromne zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście. To naprawdę wielki zaszczyt pracować dla naszego miasta z takim gronem, wzorem zeszłej kadencji, ponad podziałami. Zmienialiśmy Rumię, rozpoczęliśmy wielkie procesy typu węzeł Janowo, zainicjowanie budowy drogi trzech powiatów, koalicja sześciu aż samorządów. To przyszłe historyczne inwestycje, które zmienią nasze miasto. Z całą pewnością będziemy w dalszym ciągu dążyli do szerokiej współpracy, nie tylko w naszej gminie, ale również z powiatem, z województwem, z innymi samorządami. Jest to klucz do rozwoju naszego miasta. Poprzez rozwój rozumiemy realizowanie jak najwięcej społecznych działań dla naszych mieszkańców, inwestycji, które rozwijają Rumię, powodują znaczny wzrost miejsc pracy. Kiedy mamy więcej miejsc pracy, więcej firm, jest znacznie więcej podatków. To jest najważniejszy dochód gminy. Dzięki temu właśnie będziemy mogli realizować znacznie więcej zadań. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaufanie i obiecujemy, że tego zaufania nie zawiedziemy. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy bardzo, panie burmistrzu. Szanowni państwo, zanim przejdziemy do kolejnego punktu obrad, chciałbym zawiadomić wszystkich, że powstał klub radnych ponad podziałami i jego przewodniczącą została wybrana pani Maria Bochniak. Zgłasza się pan Mateusz Socha, bardzo proszę. Słychać mnie? Halo, halo, tak? Chciałem zawiadomić, że powstał klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w składzie pani Barbara Jasińska, wiceprzewodnicząca klubu, pan Florian Moza, członek, pan Michał Kryża, członek i ja, Mateusz Socha, przewodniczący klubu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do zmiany porządku obrad. Dopiero w tym momencie możemy tą zmianę przegłosować. Uruchamiamy nasze tablety nowe. Bardzo proszę pana informatyka. Bardzo bym prosił... Panie Mateuszu, bardzo bym prosił po sesji zaświadczenie na piśmie i do pani Marii, do biura rady, dobrze? Tak.
Bardzo proszę się zalogować. Chciałbym tylko dodać, że w trybie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami, zgodnie z którym Rada Gminy może wprowadzać zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Czy wszyscy się już zalogowali? Dobrze, czekamy. Nie. A klepnij. Panie Marku. Zanim przejdziemy do głosowania, chciałbym zgłosić wszystkie zmiany, które Rada chciałaby wprowadzić. Zgłaszam zmianę podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi na druku numer 2 w punkcie 7. W punkcie 8 podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi na druku numer 3. W punkcie 9 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, druk numer 6. W punkcie 10 chciałbym zgłosić podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, druk numer 5. W punkcie 11 zgłaszam podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej Rumi. Jest to druk numer 4. W punkcie 12 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 42/548/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rumi na rok 2018, druk numer 7. W punkcie 13 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 52/547 Rady Miejskiej Rumi z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Jest to druk nr 8. W punkcie 14 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla burmistrza miasta Rumi. Jest to druk nr 12. I w punkcie 15 jest to druk nr 9. Czy wszyscy Państwo są gotowi do głosowania? Każdą zmianę musimy przegłosować na tabletach. Pan Bogdan Formela zgłosił się do dyskusji? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, a czy dyskusji nie będzie w programie? Czy dyskusji nie otwiera Pan? Czy dyskusji nad wprowadzeniem do porządku obrad? Tak. Nie, można w tym momencie można zgłaszać uwagi do porządku obrad, w sensie nowe uchwały, ale dyskusji w tym punkcie nigdy nie było. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym złożyć wniosek o wykreślenie z projektu proponowanego punktu 12, 13, 14 i 15, gdyż on jest niezgodny ze statutem miasta, regulaminem, paragraf 11, punkt 4. Od siebie dodam, że pierwszy raz w życiu spotykam się z taką sytuacją, że na pierwszej sesji dyskutujemy o budżecie, dyskutujemy, przyjmujemy uchwałę o kwestii gospodarczej i finansowej, których nie zaopiniowała żadna komisja, a wręcz przeciwnie, komisje jeszcze nie zostały powołane i nie miały możliwości zapoznania i przeprowadzenia się dyskusji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie radny. Oczywiście to Rada decyduje o tym, czy każdy projekt uchwały zostanie wprowadzony do porządku obrad, czy nie. Chciałbym tylko dodać, że po uchwałach, które musimy przegłosować w sprawie wiceprzewodniczących, w sprawie komisji, ogłosimy przerwę i komisja, która się ukonstytuuje w tym momencie, komisja finansowo-budżetowa, zostanie ogłoszone jej
jej czas w pokoju 203 i komisja tam będzie opiniowała uchwały finansowo-budżetowe. Oczywiście każdy radny może zagłosować wedle swojego sumienia i może głosować tak, jak uważa. Czy wszyscy są gotowi do głosowania? Dobrze, czekamy. Bardzo proszę o wyrozumiałość. Jest to nowy system, który został wprowadzony. Chciałbym jeszcze dodać, że zgodnie z tym, co już mówiłem, zgodnie z powyższym, wskazanie przez komisarza wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości po dokonaniu wyboru przewodniczącego rady podjęcia uchwały w trybie artykułu 20 ust. 1 a ustawy o samorządzie gminnym o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty. Czekamy jeszcze, aż wszyscy radni będą z tabletami na swoich miejscach. Chciałbym tylko poprosić wszystkich z radnych, którzy zabierają głos, aby mówili bardzo blisko mikrofonu, abyśmy mogli wszyscy wyraźnie wszystko słyszeć. Tak, panie Krzysztofie, bardzo proszę. Zgodnie z scenariuszem, to jest informacja dla wszystkich obecnych dzisiaj radnych, zgodnie z scenariuszem, który przesłał komisarz na pierwsze posiedzenie, jest i to państwu przeczytam. Zgodnie z powyższym postanowieniem wskazanie przez komisarza wyborczego obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej sesji nowo wybranego organu stanowiącego nie oznacza braku możliwości po dokonaniu wyboru przewodniczącego rady podjęcia uchwały w trybie artykułu 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym o rozszerzeniu porządku obrad o inne punkty. Dokładnie, dziękuję bardzo. Tak. Pamiętaj, spokojnie. W takim więc razie uwaga, że jest to niezgodne z obowiązującym statutem. Nie ma miejsca, ponieważ taką możliwość wskazał komisarz i wskazał nam obligatoryjne punkty, które musimy mieć. Można się zgodzić ze słowami kolegi Bogdana, że nie było posiedzenia komisji, ale też trzeba zaznaczyć, żeby ono się odbyło, przewodniczący Rady Miasta zgodnie z tymi zmianami, które są w porządku obrad przedstawionym na dzisiejszym posiedzeniu, mamy tak, podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego, powołania komisji i dopiero potem najprawdopodobniej, jeżeli my ten zmieniony porządek obrad przyjmiemy i przeprowadzimy te głosowania, na temat punktów, o których kolega mówi, czyli od punktu 12
będzie możliwe również procedowanie tych pozostałych artykułów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Dobrze. Szanowni, czy państwo są gotowi już? Bardzo proszę pana informatyka o uruchomienie głosowania pierwszej uchwały, pierwszego wprowadzenia uchwały, a więc jest to wpisanie w punkcie 7 podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi na druku numer 2. Każdy głosuje imiennie za siebie. Głosujemy zmianę porządku obrad, wpisanie w punktu 7 uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Tak. Wraz z autopoprawką, którą jest dopisanie do uchwały, że załącznikiem jest protokół komisji skrutacyjnej. Wszyscy zagłosowali zgodnie ze swoim sumieniem. Bardzo proszę o zakończenie. Mamy wynik głosowania. 20 osób za, przeciw 0, wstrzymująca się osoba 1. Zmiana została wprowadzona. Przechodzimy do głosowania nad wprowadzeniem w punkcie 8 projektu uchwały na druku numer 3 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Rumi. Drugiego wiceprzewodniczącego. Również autopoprawką, którą jest dopisanie do uchwały w paragrafie 2, iż protokół komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego tajnego głosowania jest załącznikiem. Bardzo proszę o uruchomienie głosowania. Przed każdym głosowaniem będę prosił pana informatyka o uruchomienie głosowania, a następnie o zapisanie głosowania. Dopiero w kolejnych momentach to pojawi się u państwa na tabletach. Czy wszyscy zagłosowali? Bardzo proszę o zapisanie wyniku głosowania. Za 20 osób, przeciw 0, wstrzymuje się 1 osoba. Projekt uchwały na druku numer 3 został wpisany do porządku obrad. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania nad uchwałą na druku numer 6 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Czy wszyscy, szanowni państwo, zagłosowali? Wynik głosowania 20 za, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Uchwała została wpisana do porządku obrad na druku numer 6 w punkcie 9. Bardzo proszę o zapisanie i o umożliwienie radnym głosowania nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej, druk numer 5. Wynik głosowania 20 za, przeciw 0, wstrzymuje się 1. Uchwała została wpisana do porządku. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 4. W punkcie 11 proponuję podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Rumi. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania.
Wynik głosowania 20 za, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Uchwała została wpisana do porządku obrad w punkcie 11. Przechodzimy do punktu 12. Jest to wpisanie uchwały na druku numer 7 do porządku obrad w punkcie 12. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Wynik głosowania za 19, przeciw 1, wstrzymująca się 1. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad. Przechodzimy do projektu uchwały na druku numer 8. Wpisanie jej do punktu 13 naszych obrad dzisiejszych. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Wynik głosowania 19 za, przeciw 1, wstrzymująca się 1. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad. Przechodzimy do punktu 14, czyli propozycja wpisania do porządku obrad do punktu 14. Projekty uchwał na druku numer 12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla pana burmistrza. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Wynik głosowania 19 za, przeciw 1, wstrzymująca się 1. Projekt uchwały został wpisany do porządku obrad. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały na druku numer 9, który planujemy wpisać do porządku obrad do punktu 15. Bardzo proszę o umożliwienie głosowania. Tak, tak, no czekamy. Czekamy, szanowni państwo, spokojnie. Ale przecież tam było 9. Tak? No. Teraz jest on jakiś porządek. Ogłaszam 2 minutki przerwy. Panie Marku.